belga nie wytrzymała tej jazdy. Jednak jeszcze jednej szprychy tu brakuje. Trzeba dobierać te krótsze, bo na tych dłuższych to regulacji nie ma. A mówiłem, kupujemy RF 140 Hz, to nie, nie. Jestem RF 140 Hz, tylko lepszej jakości. Byś kupił używanego MRF-a, to już byś nim nie jeździł. Tak jak kolega od MRF. Uje, to silniczek pali, tylko ten, felga nie wytrzymała tej mocy. Jak twojego ciężaru, kurwa. Mówiłem, że to trzeba przed takim skakaniem to sprawdzić te szprychy, a nie, ze czterech szprych nie ma, bo tam można skakać, chujem, mleło wszystko. Tu już mam oponę na wykończeniu, mega. Jak patrzę teraz na te napisy, to wychodzi, że je odwrotnie założyłem, ale to gites, bo tu jest tak pod kątem startu, a tu jeszcze trochę tego bieżnika jest. Do dolatania opona i trzeba jakiejś nowej śmiesznej oponki szukać. No tu już można podłączyć paliwko. Było potrzebne do załatania dętki. Filterek nasączony. Wszystko przygotowane do jazdy. Muszę jeszcze klocki wymienić, mam kupione tylko te, znaczy kupione dostałem w zestawie, tylko właśnie założyć trzeba, jeszcze starych trochę jest. No tutaj seryjnie były opony Maxisa, te z tyłu też jeszcze Maxisa, ale to nie jest ta chyba oryginalnie, tylko już druga, no bez jaj, jeszcze kupić na oryginalnej oponie pitbike'a to już by był hardcore. Tutaj sobie luz na kickstarterze ogarnąłem, po prostu trzeba było śrubę twardszo sporo wkręcić. I tu już się nic nie rusza. Wiadomo, no tutaj to się trochę rusza, ale tu nie ma luzu, to też jest cacy. Jeśli na przykład już tu ściśniecie na opór i dalej macie luz, to tu można spiłować papierem ściernym w środku. To w sumie też pomaga, żeby jeszcze to trochę polatało. Tu właśnie za chwilę koło założę, to już będzie cacy. I może przepalę to maszynę dzisiaj. Dawno nie jeździłem tym pitem. Jeszcze przednią ośkę mógłbym też nasmarować, w sumie właśnie pasowałoby to oś wahacza też nasmarować. To pewnie wszystko suche od nowości, nieruszane. Dzisiaj pitbike'a sobie przepalić, jadę ogarnąć jak to chodzi. Uhuhu. Teraz już wszystkie szprychy w kołach sprawdziłem, przód, tył, można bezpiecznie szaleć. Super nieprzytomny, Dave'a na razie nie ma, może później przylezie. Chłopaki, słabo im idzie poranne wstawanie. Maszynę można przygasić, zdjęcie jakieś zrobić. Tutaj to pewnie kamera jest, bo drzewo wycięte, to mnie uchwyci. Tak jak kiedyś z drona. Jadę sobie, a tu jakiś dron leci, nie wiadomo skąd. Ohoho. Jest jakiś przejazd.
jak to mówią, droga nieznana, ale lubiana. Kto to wymyślił, kurde.